Kazanie sobotnie. Dzień dobry. This morning I'd like to talk to you about Sabbath. Dzisiaj rano chciałbym mówić na temat sabatu. I'm not a theologian. Nie jestem teologiem. I know you already learned about theological significance of the Sabbath. Wiem, że sporo wiecie już na temat teologicznego znaczenia sabatu. I'm a physician. Jestem lekarzem. And the Bible says a body is a temple of God. Biblia mówi, że nasze ciało jest świątynią Bożą. A body is where God is working. Jest to świątynia, ciało, w którym działa Bóg. And I like to really find out what is medical, biological significance of the Sabbath day. Ale bardzo chciałbym, abyśmy odkryli, jakie jest biologiczne znaczenie sabatu. We all Seventh-day Adventists know what Sabbath day really means. My, Adwentyści Dnia Siódmego, wiemy dobrze, jakie znaczenie ma sabat. Let me ask you one question. Pozwólcie, że zadam wam jedno pytanie. Ellen White says Sabbath is a memorial of what? Ellen White mówi, że sabat jest pamiątką czego? Sabbath day is a memorial of not just creation alone. Sabat jest pamiątką nie jedynie stworzenia. It is the memorial of the power of creation. Jest pamiątką mocy stworzenia. It is a day of the power. Jest to dzień mocy. Power which has been used in creation. Mocy, która została wykorzystana do stworzenia. Do you know every seventh day? Czy wiecie, że każdego siódmego dnia that power is coming back in that particular day? Ta stwórcza moc wraca właśnie tego szczególnego dnia. Have you ever thought about the fact, the wonderful fact that today, the Sabbath day, this day is full of the power? Czy myśleliście o tym fakcie, że ten dzień, dzień sabatu, jest dniem pełnym mocy? The power God used in his creation. Mocy, której Bóg używał w swoim stworzeniu. Every seventh day God put his power in that particular day. I każdego siódmego dnia Bóg umieszcza swoją moc właśnie w tym szczególnym dniu. This is the day we can really feel his creative power. To właśnie tego dnia możemy odczuwać jego stwórczą moc. I just said we can feel. Powiedziałem po prostu, że możemy odczuwać tę moc. Can you feel? Czy możecie to czuć? It's very hard to feel, right? Bardzo trudno jest nam odczuwać coś takiego. Let me give you an example. Pozwólcie, że dam wam przykład. We do feel, but we don't know whether we are feeling it or not. My to odczuwamy, tylko nie wiemy o tym, że to odczuwamy. One time my daughter was in big automobile accident. Któregoś dnia moja córka miała bardzo poważny wypadek samochodowy. She had many broken bones. Wiele kości miała złamanych. It was indeed terrible accident. To był naprawdę straszny wypadek. And she had to go through the many kind of tests. I przeprowadzono wiele różnych badań po tym wypadku. One of the very special expensive tests was MRI testing. Jedno z takich badań to było bardzo drogie, kosztowne badanie zwane MRA. Yeah, MRI means that she need to put through the big machine which gives very powerful electromagnetic power. Polegało to na tym, że umieszczano ją w takim dużym urządzeniu, a następnie oddziaływano bardzo silnym polem elektromagnetycznym. And her different tissues can reflect differently to the film. I wtedy można było przy pomocy tego urządzenia oglądać wnętrze jej organizmu, jej tkanki. So it gives very clear picture. I otrzymano w ten sposób takie bardzo wyraźne zdjęcie. And she was getting ready in the MRI room. I ona już była przygotowana do tego badania w tym pokoju. And she was scared. I była przestraszona. She was all by herself in that room. Była sama w tym pomieszczeniu. And I was watching her outside the window. A ja obserwowałem ją na zewnątrz przez specjalne okno. And she looked at me. I ona popatrzyła na mnie. She was very scared. Była bardzo przestraszona. And she was almost crying. I prawie płakała. I couldn't hear her voice. Mogłem nawet słyszeć jej głos. She was saying that, come in. Ona mówiła do mnie: tato, chodź tutaj. Hold her hand. Trzymając ręce.
And my father instinct were aroused. I wtedy ożył mój instynkt ojcowski. And I was not thinking. Nie myślałem wtedy nawet, co robię. I opened the door and stepped inside. Otworzyłem drzwi i wszedłem do środka. Then the doctors in the controlling room said, "Out." I wtedy ci lekarze pokazywali mi, proszę stąd wyjść. I realized that I did such a stupid thing. I wtedy zrozumiałem, że zrobiłem coś bardzo głupiego. I stepped out immediately. I natychmiast wyszedłem stamtąd. And they finished the procedure. Oni zakończyli całą tę procedurę. And I took my daughter to the room. Następnie zabrałem moją córkę z tamtego pomieszczenia. And I left the hospital and I went to bookstore. I udałem się ze szpitala do księgarni. And I bought a couple of books and I handed my credit card to the Kupiłem kilka książek i chciałem użyć swoją kartę kredytową, żeby zapłacić za nie. And she was doing this. I zrobiłem taki ruch tą kartą kredytową. No information. Ale okazało się, że nic się nie działo. Czy ktoś ma kartę kredytową? You know this magnetic strip here? Widzicie tutaj taki magnetyczny pasek na tej karcie? This is where all my financial history is written. Na tej karcie kredytowej zanotowano, zapisana była cała moja historia finansowa. And this has been all completely erased. I cała ta historia została całkowicie wymazana. I had to pay in cash. I musiałem zapłacić gotówką. Why this has been erased? Dlaczego to zostało skasowane? Because the powerful electromagnetic force in that room, MRI room. Stało się tak dlatego, że siła elektromagnetyczna wykasowała właśnie tę pamięć. Feel the power? Czy ja sam odczuwałem tę moc? I didn't feel anything. Nie czułem niczego. But this electromagnetic strip felt. Ale ten pasek elektromagnetyczny odczuł tę moc. The power of God is love. Mocą Bożą jest miłość. God fills up with his power, with his love, this entire universe. Bóg ogarnia swoją miłością cały wszechświat. But on every Sabbath day, ale każdego dnia sabatu, God put his creative power. Bóg obdarza osoby, które zachowują ten dzień swoją szczególną mocą. Power he used to create whole universe. Tą mocą, którą wykorzystał, aby stworzyć wszechświat. We're in this particular day and we're hearing. We're studying the word of God today. My teraz jesteśmy właśnie w czasie tego szczególnego dnia i słuchamy Słowa Bożego. And do you feel that power? I czy wy teraz odczuwacie tę moc? We don't. Nie. But do you know what in us is feeling the power? Ale czy wiecie, co w nas, w naszym wnętrzu odczuwa, odbiera tę moc? Our genes are feeling. Nasze geny odczuwają tę moc. Our genes are very sensitive to that power. Nasze geny są bardzo wrażliwe na tę moc. Our gene is created to be sensitive to the power of love. Nasz gen jest stworzony, aby być wrażliwym na tę moc. Yesterday we studied about genes. Wczoraj uczyliśmy się na temat genów. Where the gene located? Gdzie umieszczone są geny? Gdzie się znajdują? The genes are located in the cells. Geny znajdują się w komórce. Of course, in the nucleus. W jądrze komórkowym. And this gene determines the character and the function of the cell. I te geny określają charakter i funkcję komórki. When I was in medical school, gdy studiowałem medycynę, which was 1967, w roku 1967, at that time we learned that when we received the gene, inherited the gene from our parents, w tamtym czasie uczono nas, że jeśli otrzymujemy, dziedziczymy geny po naszych rodzicach, that gene will never change. To wtedy te geny nie zmieniają się już. But now scientists found out, ale teraz naukowcy odkrywają, our genes do change. Że nasze geny faktycznie mogą się zmieniać. Yesterday we learned why it changed. I wczoraj dowiedzieliśmy się, dlaczego tak się Because dzieje. Our gene will change according to the what kind of energy coming from outside to inside. Dlatego, że nasze geny zmieniają się w zależności od tego, jakiego rodzaju energia pochodząca z zewnątrz oddziaływuje na nie. I showed an evidence, example. I chciałbym pokazać wam i pokazałem taki przykład, dowód. So this is how gene look like. W ten sposób wygląda gen. Yeah. When mother rats have a baby rat. Gdy samica szczura ma młode. And mother rats licks the baby rat. To wtedy liże swoje młode. And when baby rats are given the same kind of milk,
I pomimo tego, że te młode spożywają to samo mleko, baby rats who are licked by mother produce a lot more growth hormone. To te młode szczury, które są lizane przez samice, wytwarzają o wiele więcej hormonu wzrostu. That means the gene which produced growth hormone become much more active. Jest tak dlatego, że gen wytwarzający ten hormon był o wiele bardziej uaktywniony. On the other hand, the baby rats who are separated away from mother, te szczury, które były oddzielone od swojej matki, od samicy, they are not being licked. One nie były tak uaktywnione, ich geny nie były aktywowane do wytwarzania the tego gene hormonu. Which produces growth hormone is not being active. W ich przypadku ten gen wytwarzający hormon wzrostu był bierny. That's why the growth hormone level in the blood were much lower than the rats, the baby rats who were with. To dlatego we krwi tych szczurów poziom hormonu wzrostu był o wiele niższy, aniżeli w przypadku tej grupy, drugiej grupy szczurów. Even though they're eating exactly same milk. Pomimo tego, że te szczury spożywały ten sam pokarm. See, you remember when Jesus said something very similar to this? Pamiętamy może o tym, jak Jezus powiedział coś podobnego do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Jesus says, man shall not. Jezus powiedział, że człowiek żyje nie tylko. Live by bread alone. Nie tylko chlebem. We need love. My potrzebujemy miłości. We need love coming from the word of God. Potrzebujemy miłości pochodzącej ze Słowa Bożego. Do you know why? Czy wiecie dlaczego? Because we have the genes too. Dlatego, że my również posiadamy geny. The baby rats need love. Młody szczur from mother. Potrzebuje miłości swojej matki. And we need love from our parents too. I my również potrzebujemy miłości ze strony naszych rodziców. But we need more. Ale potrzebujemy czegoś więcej. The loving love coming from God. Miłości, która pochodzi od Boga. So yesterday, tak więc wczoraj I showed you many kind of examples. Pokazałem wam kilka takich dowodów. That God is indeed in charge of controlling our genes. Mówiących o tym, że Bóg faktycznie sprawuje kontrolę nad naszymi genami. Well, let me just show you one of the example which I showed yesterday. Pokażę wam jeszcze raz przykład, który używałem wczoraj. This is a queen, an ant. To jest królowa mrówka. When there's too many queens and there's not much food available in the environment. Gdy wśród tych mrówek jest za dużo królowych i brakuje żywności. Then this worker ants are killing the queen. To wtedy te mrówki robotnice zabijają królowe. Scientists found out there is a gene in the worker bees. Naukowcy odkryli, że w tych robotnicach znajduje się gen. When that gene is activated, i gdy ten gen jest uaktywniony, and they have instinct to kill the queen. To wtedy pojawia się w przypadku tych robotnic instynkt, aby zabić królową. When the population is too big, kiedy populacja tych mrówek jest zbyt duża, zbyt liczna, and not enough food is available. I za mało jest żywności, so it is to wtedy do tego dochodzi. It is God is controlling the population size of the ant too. Tak więc to Bóg sprawuje kontrolę nad populacją tych mrówek. Let me show you something much more interesting. Pozwólcie, że pokażę wam coś o wiele bardziej interesującego. Okay, here, this one. What do you see here? Co tutaj widzicie? They are baby bird just hatched from the egg. To są pisklęta, które wykluły się przed chwilą z jajek. They're hatched at the same time. I mean at the same nest. One wykluły się w tym samym gnieździe. But this one is much bigger than this one. Ale to piskle jest znacznie większe od tego. There was four eggs in the nest. W tym gnieździe były cztery jaja. Why this one is much bigger? Dlaczego to piskle jest dużo większe? The other three are all the same size. Pozostałe trzy pisklęta były mniej więcej takich samych rozmiarów. And this one is biggest. A ten jeden był większy. Why? Dlaczego? This one is from the egg. Mother laid first. To piskle pochodzi od jaja, które ptak złożył jako pierwszy. Scientists knows that eggs, even chickens, the birds and chickens. Naukowcy wiedzą, znają ciekawe informacje na podstawie życia ptaków. When mother lay eggs, kiedy ptak składa jaja, first one is always the healthiest. To piskle, które wykluwa się z pierwszego jaja, jest zawsze najzdrowsze i najsilniejsze. And the biggest. I największe. Okay. And now, knowing that, tak więc wiedząc o tym, we'll find out something very interesting. Odkryjemy za chwilę coś bardzo interesującego. Okay. I'm showing you this bird here. Pokazywałem
wam chyba już kiedyś te ptaki. This is the bird here. To są właśnie ptaki. This is exactly same kind of bird. Ten sam, to jest, te ptaki pochodzą od tego samego gatunku. Living in many different area of the United States. Żyją w różnych obszarach, na różnych obszarach Stanów Zjednoczonych. They live in very cold area called the state of Montana. Żyją na bardzo zimnym obszarze w stanie Montana. And in the meantime, they live very hot and humid area of called the state of Alabama. I żyją też w bardzo gorących obszarach Stanów Zjednoczonych w stanie Alabama. In the cold area, it is very difficult to survive. Tam, gdzie jest zimno, bardzo trudno jest przetrwać takim ptakom. It is not easy to maintain the population of the bird. I niełatwo jest zachować im odpowiednią ilość populacji. In the meantime, down to south, where the weather is warmer, it is very easy to survive. A w międzyczasie, na południu, gdzie jest ciepło, wiele łatwiej jest przeżyć. You know what scientists found out? Ale wiecie, co odkryli naukowcy? In the cold area, w tych zimnych obszarach, when the mother lays eggs, gdy ptak składa jaja, the first one is always female. To zawsze z pierwszego jaja wykluwa się piskle płci żeńskiej. In the meantime, a w międzyczasie, in the state of Alabama, where it is warmer, w stanie Alabama, gdzie jest ciepło, ciepło, mother lays first egg is always male. Z pierwszego jaja wykluwa się zawsze piskle płci męskiej. So scientists are thinking. Tak więc naukowcy zastanawiają się. Birds are determining the sex of the first laid egg. I dochodzą do wniosku, że ptaki potrafią determinować w jakiś sposób płeć tych piskląt, które mają się pojawić. Can you believe that? Czy możecie w to uwierzyć? Do you believe birds can control their genes? Czy możecie uwierzyć w to, że ptaki potrafią kontrolować swoje geny? The sex is in the first laid egg. Płeć pisklęcia z pierwszego jaja? No, birds can't nie. Do that. Ptaki nie są w stanie tego dokonać. But this is the scientific fact. Ale to jest naukowy fakt. You just found out the love of God can change the genes, right? Już dowiedzieliście się o tym, że miłość Boża jest w stanie zmieniać geny. Yesterday we studied about gene. Wczoraj uczyliśmy się na temat genów. How it is assembled and disassembled. W jaki sposób te geny są ułożone i w jaki sposób są rozkładane te zasady, które wchodzą w skład genów. Gene is definitely responding to the energy coming from outside. Gen niewątpliwie reaguje na energię, która przychodzi z zewnątrz. And God's energy is his love. A tą energią, Bożą energią jest jego miłość. It is God changed gene and he determines the sex of the. To Bóg zmienia geny, wpływa na nie tak, że może doprowadzić to do zmiany płci. In cold country, w krajach, gdzie panuje niska temperatura, since it is very difficult to survive, ponieważ jest bardzo trudno przeżyć, first one has to be the female. Jako pierwsze wykluwa się z jaja piskle płci żeńskiej. So female has to be stronger and healthier. Dlatego, że piskle płci żeńskiej musi się rozwijać szybciej, wzrastać. So this female can lay more eggs. Tak, aby ptaki mogły składać więcej jaj. And maintain the population. Tak, aby populacja została zachowana. In the meantime, in a state of Alabama, where it is, weather is hot. A w tym samym czasie, w stanie Alabama, gdzie jest gorąco, they don't need to have a too much population. Nie ma takiej potrzeby, aby tych ptaków było za dużo. So always the stronger one, the bigger one, the first laid egg is the male. Tak więc dlatego zawsze z pierwszego jaja wykluwa się piskle płci męskiej. That's how God controls population. I w ten właśnie sposób Bóg kontroluje populację. It is very interesting. Czy to nie jest interesujące? See, that's what Jesus says. To właśnie dlatego Jezus mówi. Behold the birds in the sky. Spójrzcie na ptaki niebieskie. Lilies on the field. Na lilie wodne. See, the God can control the genes. Bóg jest w stanie kontrolować geny. And maintain ecological balance. I zachować ekologiczną równowagę. That's why we are surviving. To dlatego my też jesteśmy w stanie przeżyć. See, God already prepared the gene to kill the queen ant.
Bóg już przygotował geny w przypadku tych robotnic, aby zabić królową. W przypadku, gdy może pojawić się za dużo mrówek. If God does not control the population, gdyby Bóg nie sprawował nad tym kontroli, every species can be uncontrollably propagating. To wtedy wszystkie gatunki zwierząt rozmnażałyby się w niekontrolowany sposób. The ecological balance cannot be achieved. I zostałaby zachwiana równowaga ekologiczna. You know, this is very interesting point of view. To jest bardzo interesujący punkt widzenia. This is very fascinating to me. Dla mnie jest to czymś bardzo fascynującym. You remember the frog and the lice plague in Egypt? Pamiętacie o żabach, które stanowiły jedną z plag egipskich? What does that plague means now? Co te plagi oznaczały? You know, to me now, plague means this. Dla mnie teraz plaga, even though Egyptians do not believe in God, oznacza, że pomimo tego, iż ci Egipcjanie nie wierzyli w Boga, God was maintaining the ecological balances of all these in Egypt. Bóg zachowywał właśnie taką ekologiczną równowagę wszystkich istot żyjących w Egipcie. And yet Pharaoh is not going to acknowledge the power of God. Ale pomimo tego, iż Bóg pokazał to Faraonowi, on nie chciał zaakceptować, uznać Bożej mocy. And Pharaoh think he is God. I Faraon myślał, że on jest Bogiem. See? And God has to show him. I Bóg musiał mu pokazać. He is not God. Że on nie jest Bogiem. Pharaoh is not God. Faraon nie jest Bogiem. It is the Yahweh is God. To Jahwe jest Bogiem. So what can he do? Tak więc co możemy zrobić? See? He has to show the Pharaoh the evidence. On pokazał temu Faraonowi dowód. That he was taking care of all Egypt and Egyptians. Że to on, Bóg, troszczył się o wszystkie żywe istoty w Egipcie. Because all Egyptians think that Pharaoh is taking care of them. A wszyscy Egipcjanie myśleli, że to Faraon sprawował kontrolę nad wszystkim. And God has to really let them know that he is God of the universe. A Bóg musiał im pokazać, że to on jest Bogiem wszechświata. Not to Pharaoh. A nie Faraon. But Pharaoh does not want to understand that. Ale Faraon nie chciał tego zrozumieć. What can you do if you're God? Co byście zrobili na miejscu Boga? So God said to Pharaoh. Tak więc Bóg powiedział do Faraona. Okay, Pharaoh. Dobrze, Faraonie. If I take off my hand. Jeśli ja cofnę swoją dłoń. To the frog population control. I przestanę kontrolować populację tych żab. See what happens? To wiesz, co się stanie? Frog all over the place. Wszędzie pojawią się żaby. Uncontrollable. Nie będzie można tego kontrolować w żaden sposób. I have been doing this for you. I ja dla ciebie kontrolowałem to wszystko. Even though you don't acknowledge me. Pomimo tego, że ty nie chciałeś tego uznać. Because I love Egyptians too. Dlatego, że ja kocham również Egipcjan. Do you believe God, we believe, has a certain character that if somebody does not listen and he just give them plague? Czy wierzycie, że Bóg, w którego my wierzymy, jest takim Bogiem, który każe każdego, który nie chce słuchać Jego poleceń i uznać Jego autorytetu? Until the enemy give up? Aż do momentu, kiedy ten wróg podda się. No. The plague means that God showed him that he is God. Plaga sprowadza się do tego, że Bóg chce pokazać to, iż On jest Bogiem. How about flies? A co powiecie o tych muchach? Yeah, if he take his hand off, jeśli on cofa swoją rękę, which controls populations of the flies, która kontroluje ilość tych much, the flies all over the place. To wtedy te muchy rozmnażają się w niekontrolowany sposób. So Pharaoh says, oh, okay, you are God, you are God. Tak więc wtedy Faraon powiedział, dobrze, ty jesteś Bogiem. Then when power of God came back, i wtedy moc Boża wróciła. Flies under control. I znów Bóg kontrolował ilość tych much. Can you see that? Czy widzicie to? You know what happened to the river Nile? Pamiętacie, co stało się z rzeką Nil? God has to control the population of the bacteria and the plankton in the water. Bóg musiał kontrolować ilość bakterii, planktonu w wodzie. That's how God controls water quality.
I na takiej zasadzie Bóg sprawuje kontrolę nad jakością wody. But if God take his hand off, ale jeśli Bóg cofa swoją rękę, then all these microorganisms overgrow, to wtedy wszystkie te mikroorganizmy rozmnażają się w taki niekontrolowany sposób. Yeah, water become undrinkable. I woda nie nadaje się do picia. See? And God was so patient with the Pharaoh. Bóg był bardzo cierpliwy w stosunku do Faraona. He did that. He repeated that for 10 times. Powtarzał tę samą czynność 10 razy. And Pharaoh, ale Faraon refused to acknowledge God as God. Nie chciał zaakceptować, uznać Boga. That means Pharaoh did not want to accept God's power. Co oznacza, że Faraon nie chciał zaakceptować Bożej mocy. You know what the refusal of Sabbath day means? Wiecie, z czym wiąże się odrzucenie dnia sabatu? The refusal of the power of God. Z odrzuceniem Bożej mocy. And people don't know there is power of creation which was given to this day. I ludzie nie wiedzą o tym, że tego dnia zostaje dana taka stwórcza moc. And I'm a physician. A ja jestem lekarzem. When I read Ten Commandments, i gdy czytam jako lekarz 10 przykazań, I was very curious why God wanted for us to rest on Sabbath. To jestem bardzo ciekaw, dlaczego Bóg chce, abyśmy odpoczywali w tym dniu. I asked many people, i pytałem o to wielu ludzi, why do we rest on Sabbath day? Dlaczego my odpoczywamy w dniu sabatu? The answer was God rested on Sabbath day, that's why we rest. I wszyscy odpowiadają, że Bóg odpoczął w dniu sabatu i dlatego my w tym dniu odpoczywamy. I said, I don't like that answer. Wtedy powiedziałem, nie podoba mi się ta odpowiedź. Even though I have no reason to rest. Bo nawet jeśli ja nie mam jakiegoś powodu, aby odpocząć, see, I have no reason to rest. Ja nie mam powodu, aby odpocząć. And God rested on Sabbath day. A Bóg odpoczywa w dniu sabatu. So we rest on Sabbath day, dlatego God rested on my mamy odpoczywać, dlatego tylko, że Bóg w tym dniu odpoczął. It sounds like legalism to me. To brzmi dziwnie dla mnie. So in Adventist family, tak więc w rodzinach adwentystycznych the father came back from work. Ojciec wraca do domu z pracy. Oh, I'm so tired, I'm gonna rest. O, jestem taki zmęczony, mam teraz zamiar odpocząć. All children rest. To wtedy wszystkie dzieci muszą odpoczywać. Because father rest. Dlatego, że ojciec odpoczął. Do you think it is right? Czy myślicie, że to jest czymś właściwym? I don't think so. Ja tak nie uważam. There must be some good reason for us to rest on Sabbath day. Musi być jakiś ważny powód dla odpoczynku sabatu. Does God rest on Sabbath day today? Czy Bóg odpoczywa dzisiaj w dniu sabatu? Today is Sabbath day, of course. Dzisiaj mamy oczywiście dzień sabatu. Does God rest on Sabbath today? Czy Bóg today? Dzisiaj odpoczywa? Anybody? Czy ktoś chciałby powiedzieć? Does he rest today? Czy Bóg odpoczywa dzisiaj? Some say yes, some say no. Niektórzy mówią tak. Okay, let's open John chapter 5. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 5. This is a time when Jesus healed a man who's been sick for 38 years at the pool of Bethesda. Czytamy tutaj historię o tym, jak Jezus uzdrowił chorego przy sadzawce Bethesda. On which day Jesus healed this person? Którego dnia Jezus uzdrowił tego człowieka? It was Sabbath day. To był dzień sabatu. And the Pharisees and scribes are mad. A nauczeni w piśmie i faryzeusze byli wściekli z tego powodu. Because Jesus did not rest. Dlatego, że ich zdaniem Jezus nie odpoczywał. Jesus worked. Jezus pracował. Verse 16. Wiersz 16, 5 rozdziału. For this reason Jews persecute Jesus and sought to kill him because he had done these things on the Sabbath day. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. And verse 17 is wiersz 17 jest bardzo ważny. What is Jesus' answer to this? W jaki sposób Jezus odpowiedział na ich zarzuty? Jesus' answer is, Jezus odpowiedział, mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Yes, Jesus says, my father works on Jezus mówi, mój Ojciec pracuje w dzień sabatu. That's why I work. To dlatego ja też pracuję. If we were resting on Sabbath day because God is resting on Sabbath day, jeśli my odpoczywamy w dzień sabatu dlatego, że Bóg odpoczywa w tym dniu, now we find out that Jesus says his father works on Sabbath day. To byłoby to jakimś nieporozumieniem, bo tu odkrywamy, że Jezus pracuje i Bóg pracuje w dzień sabatu. Shouldn't we all go to work on Sabbath day because God is working on this day? Tak więc czy z tego powodu my mamy też pracować w dniu sabatu? Albo czy odpoczywać? If your other denominational people show you this Bible verse, what is going to be your answer?
gdy przedstawiciele innych kościołów pokazują wam ten fragment biblijny, to jak byście odpowiedzieli? And your Catholic friend says, go to work. Wasz przyjaciel z kościoła katolickiego wskazałby na to i powiedział, idź do pracy. Your father is working on Sabbath. Twój ojciec pracuje w dzień sabatu. According to this John chapter 5, według tego fragmentu. We don't have answer. I my nie wiemy, co odpowiedzieć. We are not resting because God rests on Sabbath. My nie odpoczywamy w sabat, dlatego że Bóg odpoczywa w tym dniu. There are much important reason why we should rest on Sabbath. Jest to wiele ważniejszy powód, dla którego powinniśmy odpoczywać. Let me explain that to you. Pozwólcie, że wam to wyjaśnię. Now we found out God controls our genes, right? Teraz już dowiedzieliśmy się, że Bóg kontroluje nasze geny. When you need healing, gdy potrzebne jest wam uzdrowienie. Let's say you have a cancer. Powiedzmy, że zachorowaliście na raka. Cancer growing in your body. Rak rozwija się w waszym ciele. And we need some kind of T cell which kills your cancer cells. Potrzebne są nam w tym wypadku pewne rodzaje limfocytów T, które mają za zadanie zlikwidować, zabić komórki nowotworowe. Okay, this is cancer cell. To jest komórka raka. And this is T cells. A to są komórki albo limfocyty T. And this T cell will kill this cancer cell. I ten limfocyt T zabija komórkę raka. If you don't have enough number of the T cells, jeśli nie macie dostatecznej ilości komórek T, you cannot kill the cancer cells in your body. To nie będziecie w stanie zabić komórek raka. So when you have a cancer in your body, tak więc jeśli w waszym ciele rozwija się rak, it is possible for you to be healed from cancer by these T cells. To możliwe jest wyleczenie z tego raka tylko dzięki właściwemu funkcjonowaniu tych komórek T. If your T cell number increases and can fight more vigorously. O ile tylko liczba tych limfocytów T zwiększy się i będą one aktywne i będą walczyć z dużą energią. That means these T cells need to divide. Co równoznaczne jest z tym, że te komórki T muszą się rozmnażać. And multiply in number. Muszą się powielać, ich ilość musi wzrosnąć. Do you know how a cell can divide? A wiecie, w jaki sposób nasze komórki się rozmnażają? For the cell to divide. Aby komórka mogła się rozmnożyć. Genes must divide. Muszą się podzielić również geny. You know the chromosomes, right? Na pewno wiecie, czym jest chromosom. The one chromosome has to become two chromosomes. Z jednego chromosomu muszą powstać dwa. To have this kind of division of the cell. Aby dokonał się taki podział komórki. You know this multiplication of the cell. To wtedy dochodzi do takiego powielenia się nie tylko komórki. The cell requires very powerful energy coming from outside. I aby do tego doszło, potrzebna jest bardzo silna energia pochodząca z zewnątrz. And scientists actually measure the energy level in the cell. I naukowcy potrafią nawet zmierzyć ilość tej energii wewnątrz komórki. Non-multiplying cell, the quiet cell does not have energy surge increase. Komórka, która się nie powiela, nie rozmnaża, nie posiada tej energii. But the moment cell begin to divide, ale z chwilą, kiedy ta komórka zaczyna się dzielić, and inside the cell there's an energy surge goes up like this. Wtedy ilość tej energii gwałtownie wzrasta w komórce. Why? Dlaczego? Because that particular cell receives energy from outside. Dlatego, that's że ta właśnie komórka otrzymuje energię z zewnątrz. Cell cannot generate the energy by itself. A komórka nie jest w stanie sama wytworzyć żadnej energii. Yesterday we learned that gene can respond to the electricity, right? Wczoraj nauczyliśmy się, że gen reaguje na elektryczność. And gene respond to the love. Gen reaguje na miłość. You know about cloning, right? Na pewno słyszeliście na temat klonowania. Well, I love to clone myself. Ja chciałbym na przykład sklonować samego siebie. Dr. Sangli is too busy. Dlatego, że jestem zbyt zajęty. I like to have one in Australia. Chciałbym mieć jednego doktora Lee w Australii, one in Korea, one jednego w Korei and the best one in Poland. I tego najlepszego w Polsce. And maybe that one wanna live in Poland, you know. I ten mógłby wtedy żyć w Polsce. Can we clone? Czy moglibyśmy dokonać takiego klonowania? You know, it is possible now. Wiecie, że dzisiaj okazuje się, że może to być. Why cloning is possible? Dlaczego klonowanie jest możliwe? Even though we have many different cells. Pomimo tego, że mamy różne komórki. All the cells coming from the one single cell. Wszystkie te komórki pochodzą od jednej komórki. Well, 59 years ago, one night. 15 lat temu pewnego wieczoru.
My mother and my father did something. Moja mama i mój ojciec zrobili coś. And inside my mother's womb, i wewnątrz łona mojej mamy, one single new cell is formed. Pojawiła się jedna pojedyncza komórka. That was me. To byłem ja. My mom did not know. I moja mama nie wiedziała o tym. My father did not know. Ojciec też nie wiedział. Only God knew. Tylko Bóg wiedział. Sang Li is formed. Że został uformowany Sang Li. See? After 20 days later, my mother began to notice. I po około 20 dniach moja mama zaczęła coś odczuwać. Something strange is happening in her body. Z jej ciałem działo się coś dziwnego. She began to be, zaczęła wymiotować. Then no longer period coming. Yeah. I zniknął okres. So she found out she's pregnant. I wtedy zrozumiała, że jest w ciąży. At that point I was one single cell. W tamtym czasie byłem taką jedną pojedynczą komórką. And one single cell contains all the gene I need. I ta pojedyncza komórka zawierała wszystkie geny, które były mi potrzebne. My brain gene, geny mózgowe, my liver genes, geny wątroby, my kidney genes, nerek. Every single gene I need. Wszystkie pojedyncze geny, których potrzebowałem. Today scientists think in human bodies, human cells, there's about 36,000 different kinds of genes. Dzisiaj naukowcy wiedzą, że w pojedynczej komórce znajduje się około 46 tysięcy różnych genów. In that one single cell. W jednej pojedynczej komórce. I had all 36,000 genes I need. Mam kilkadziesiąt tysięcy tych genów, których potrzebuję. And the cell begin to divide. I wtedy ta komórka zaczyna się dzielić. Two, four, dwie komórki, eight, cztery, 16, osiem, 16, 32. It keep on dividing. I cały czas się dzieli. If it simply keep on dividing, i gdyby ona tylko tak dzieliła się cały czas, 9 months later, to 9 miesięcy później, are you going to have a baby? Mielibyście dziecko? No. Nie. All you're gonna end up having is bunch of cells. Skończyłoby się tylko na takiej bryle komórek. Exactly same cells, right? To byłyby wszystkie komórki byłyby takimi samymi Why komórkami. We are having babies? Dlaczego więc mamy dzieci? You know, it is God wake up the genes. To właśnie Bóg budzi poszczególne potrzebne geny. In my skin cell. W moje komórki skóry. My brain genes and the liver genes, all other genes are sleeping. Geny mózgu, geny wątroby. Only the skin gene is active. Ale w komórkach skóry obudzony zostaje tylko gen odpowiedzialny za funkcję skóry. So it is God controls which gene to be awakened. I to Bóg kontroluje to, który gen powinien być obudzony. And which gene should be in sleep. A który powinien spać. So that's why we have baby. To dlatego my mamy dziecko. So that's why if I have my one of the skin cell taken out. Tak więc gdybym mógł w jakiś sposób pobrać próbkę tkanki skóry i miał taką komórkę skóry. I'm simplifying this. Staram się to uprościć. Put it in the mother's or woman's womb. I tę komórkę umieściłbym w łonie matki. Yes, I can have another sangli, baby sangli. To wtedy myślę, że pojawiłby się drugi Sangli. That's what happened with the Dolly in England. To właśnie miało miejsce w przypadku tej owcy Dolly w Anglii. Now, you know what? It was impossible to clone before. Wcześniej klonowanie było czymś nierealnym. When they tried to clone the Dolly, kiedy próbowano klonować Dolly, they used the breast cell. Użyto do tego komórki piersi. You know, 6 months later, 6 miesięcy później, all they got was, wszystko co otrzymali, bunch of breast cells. To była taka bryła komórek piersi. You know what that means? Wiecie co to znaczy? No other genes in the breast cell did not wake up. Że żaden inny gen w tych komórkach piersi nie został obudzony. And scientists didn't know what to do. I naukowcy nie wiedzieli co dalej z tym robić. And let me show you this picture. Pokażę wam jeszcze jedno zdjęcie. Because all other genes were sleeping. Dlatego tak było, ponieważ wszystkie inne geny były w stanie uśpienia. And the scientist has to find out how to wake up the gene. I naukowcy musieli odkryć w jaki sposób obudzić te geny. Okay, let's look at it. Okay, this is the cell here. Tutaj mamy komórkę. And the scientist found out if they put some electrical shock.
Więc naukowcy odkryli, że jeśli poddadzą tę komórkę wpływowi elektrowstrząsu, then all the sleeping genes wake up. To wtedy wszystkie te śpiące geny budzą się. That's how they become successful to produce, to clone the Dolly. I to dzięki temu odnieśli sukces w przypadku klonowania owcy Dolly. When I was giving this lecture to one of my patients, gdy ja starałem się wyjaśniać to jednemu z moich pacjentów, and this patient was crying. To ten pacjent zaczął płakać. You know, after the lecture he came to me. Po wykładzie podszedł do mnie and he says, i powiedział: dziękuję. Dziękuję. And he shook my hand. I złapał mnie za rękę. And he has the tears in his eyes. I miał łzy w oczach. You know why? Wiecie dlaczego? I asked why he was so touched. Zapytałem, dlaczego jesteś taki poruszony. You know, he said, I am a 65 years old person. Więc powiedział, ja mam już 62 lata. And today is the day, for the first time in my life, I recognize there is God. I dzisiaj, po raz pierwszy w swoim życiu, rozumiem, że jest Bóg. I said, how did you recognize there is God? W jaki sposób pan to rozpoznał? I said, see, according to your lecture on the cloning. Wtedy on powiedział, według pana wykładu na temat klonowania. Because cloning is impossible without electrical awakening shock to the sleeping genes. Zrozumiałem, że do klonowania nigdy nie doszło, bo nie byłoby to realne bez tego elektrowstrząsu, którym oddziaływano na te geny, śpiące geny. Yeah, for the sleeping gene to wake up. Aby ten śpiący gen mógł się obudzić. It always requires some kind of energy coming from outside. Zawsze potrzebna jest energia pochodząca z zewnątrz. Isn't that the truth? Czy to nie jest zgodne z prawdą? Then he said, wtedy on powiedział, Dr. Lee, doktorze Lee, who wake up the gene in normal pregnancy? Kto budzi te geny w przypadku normalnych warunków ciążowych? Because I was born through the normal pregnancy. Dlatego, że ja urodziłem się w wyniku normalnej ciąży. My mom never received the electric shocks. Moja matka nigdy nie otrzymała czegoś takiego jak elektrowstrząs. To wake up all my other sleeping genes. Aby wszystkie moje śpiące geny mogły się obudzić. And he said, i on powiedział, Dr. Lee, yesterday lecture you said. Doktorze Lee, wczoraj podczas wykładu powiedział pan, the mother rat's love can awaken this growth hormone. Że miłość szczura, samicy szczura może obudzić śpiące geny. So for me there is now no question in my mind. Tak więc teraz nie mam żadnych wątpliwości. There's God, że jest Bóg, who is sending love, który posyła swoją miłość to all of us, nam wszystkim, and to awaken the genes, aby obudzić geny. So that's why babies are born. To dlatego rodzą się dzieci. Without electrical shock. Bez żadnych elektrowstrząsów. Thank you, Dr. Lee. Dziękuję, doktorze Lee. Now I believe there is God in this universe. Teraz wiem, teraz wierzę, że jest Bóg. And he said, there's one more thing I'm so thankful. I powiedział, jest jeszcze coś, za co chciałbym podziękować. He said, I am a diabetic. Ja jestem cukrzykiem. I am diabetic for the past 10 years. Od 10 lat choruję na cukrzycę. He had an automobile accident and car came hit from behind. Miał bardzo poważny wypadek samochodowy i samochód uderzył go w okolice biodra. Broke some of his ribs. I w wyniku tego wypadku doszło też do złamania niektórych żeber. And the sharp ends of the rib punctured his pancreas. I ta ostra część żebra przebiła jego trzustkę. And his pancreas bled and he had to remove pancreas. Trzustka zaczęła krwawić i trzeba było usunąć dużą część trzustki. Now he does not produce any insulin. Więc teraz ten człowiek nie wytwarzał w ogóle insuliny. Therefore doctor told him. I dlatego lekarze powiedzieli mu: you must receive insulin injection until your death. Przez całe swoje życie skazany jest pan na zastrzyki z insuliny. To dlatego przez ostatnich 10 lat otrzymywałem zastrzyki z insuliną. But today, ale dzisiaj, I found the truth. Dzisiaj odkryłem prawdę. Well, wasn't it truth what doctor told them? Czy prawdą było to, co powiedział im lekarz? Powiedział mu lekarz? Well, now he said, today I found the truth. On powiedział, przecież dzisiaj odkryłem prawdę. That means what doctor told him was not truth. To oznaczało, że nieprawdą było to, co powiedział mu lekarz. Today he found the real truth. Dzisiaj on odkrył prawdziwą prawdę. Do you know what the difference between the two truths?
Wiecie, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwiema prawdami? What doctor told him was not real truth. To, co powiedział mu lekarz, nie było tą rzeczywistą prawdą. What doctor told him was statistical fact. Lekarz powiedział mu tylko coś, co było statystycznym faktem. It was not lie. To nie było kłamstwem. It was fact. To był fakt. We call it scientific fact. My nazywamy to naukowym faktem. Or a statistical fact. Albo statystycznym faktem. But is it truth? Ale czy to była prawda? No. Nie. He found the real truth today. On dopiero teraz odkrył prawdziwą prawdę. You know what the truth he found today? Wiecie, jaką prawdę dzisiaj odkrył? God can awaken all the sleeping genes. Odkrył, że Bóg jest w stanie obudzić te wszystkie śpiące geny. And he said, więc powiedział, I have insulin genes in many cells sleeping, right? Mam przecież geny insuliny w różnych innych komórkach, tylko że te geny śpią. Even in his fat cells. Nawet w komórkach tłuszczowych. Insulin gene is sleeping. I tamte geny insulinowe śpią. Every single cell. Każda pojedyncza komórka. The gene which produces insulin has been sleeping for long time. Posiada te geny, tylko że w tych komórkach te geny śpią od długiego czasu. For the past 65 years. Spały przez ostatnie 62 lata. Love can awaken the sleeping gene. Miłość może obudzić te śpiące geny. Which is power of God. Która jest mocą Bożą. And yesterday we talked about gene respond to the needs. Wczoraj mówiliśmy o tym, że geny reagują na potrzebę. Now he has the true need. I teraz on odczuł taką prawdziwą potrzebę. To have his sleeping gene, insulin gene somewhere in his body. Aby obudziły się te śpiące geny w innych częściach jego ciała. You know what he said to me? I wiecie, co on mi powiedział? Dr. Lee, doktorze Lee, if God wants, jeśli Bóg chce, he will, he can awaken my sleeping insulin gene somewhere. On może obudzić moje śpiące geny. I will be able to live without insulin injection someday. Tak, że będę w stanie żyć bez zastrzyków z insuliną. He said, do you agree, doctor? I powiedział, czy pan się z tym zgadza? I said, I agree with you. A ja powiedziałem, tak, zgadzam się z panem. May God bless you. Niech Bóg pana błogosławi. Do you know what I meant by saying bless you? Wiecie, co miałem na myśli, mówiąc, niech Bóg pana błogosławi? May God send powerful energy. Niech Bóg pośle swoją energię pełną mocy, to activate genes. Aby uaktywnić te geny, the sleeping insulin gene. Aby obudzić te śpiące geny insuliny. Because now we know God's teraz love. My wiemy, że miłość Boża God's love can activate sleeping może obudzić i uaktywnić te śpiące geny. And I told them, i powiedziałem mu, God blessed Sabbath day. Bóg pobłogosławił dzień sabatu with his power of creation. Swoją stwórczą mocą. Do you know God blessed the Sabbath day? Czy wiecie, że Bóg pobłogosławił dzień sabatu? You know what the blessing means? Czy wiecie, czym jest błogosławieństwo? Blessing means the power which can activate gene. To błogosławieństwo oznacza moc, która może uaktywnić geny. At same time the power can multiply the gene. A w tym samym czasie ta moc jest w stanie rozmnożyć te geny. And I was so excited. Ja byłem taki podekscytowany wtedy. I wanted to find out word blessing in the Bible. I starałem się zrozumieć, co w Piśmie Świętym oznacza słowo błogosławieństwo. Because Bible said God blessed the Sabbath day. Dlatego, że Biblia mówi, iż Bóg pobłogosławił dzień sabatu. It was shocking to me. Dla mnie to było czymś zdumiewającym. Well, how can God bless a day? Jak Bóg może pobłogosławić dzień? Because I thought. Dlatego, że myślałem. The blessing is something God gives to human being. Iż błogosławieństwo może odnosić się jedynie do człowieka. And I thought the blessing was something between God and human being. Myślałem zawsze, że błogosławieństwo to coś pomiędzy Bogiem a człowiekiem. How can God give blessing to a day? Jak Bóg może pobłogosławić jakiś dzień? And then I realized. I wtedy uświadomiłem sobie. My understanding of the definition of the word blessing may be wrong. Że moje zrozumienie słowa błogosławieństwo mogło być niewłaściwe. Maybe Bible has a bigger definition. Możliwe, że Pismo Święte ma jakąś lepszą for the definicję word blessing. Słowa błogosławieństwo. Błogosławieństwo. So I begin to search the word blessing in the Bible. Tak więc zacząłem szukać znaczenia słowa błogosławieństwo w Biblii. The first time
This is Exodus chapter 20, verse 11. To jest druga księga Mojżeszowa, rozdział 20 i wiersz 11. God definitely said that God blessed the Sabbath day. Bóg niewątpliwie powiedział tutaj, że pobłogosławił dzień sabatu. What is blessing of Sabbath day means? Co oznacza błogosławieństwo sabatu? Then when I was looking for the word blessing in Sabbath day. Tak więc gdy szukałem znaczenia słowa błogosławieństwo odnosienie do dnia sabatu, byłem naprawdę zdumiony. Look at the Genesis chapter 1:21. Popatrzcie na fragment znajdujący się w pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdział 1. This is the first time ever the word blessing appears on the Bible. Wiersz 21. To po raz pierwszy w tym fragmencie występuje słowo błogosławieństwo. And God created the birds and the fishes. I stworzył Bóg wszelkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty. And then verse 22. I wiersz 22. Go ahead. Wiersz 22. I pobłogosławił im Bóg, mówiąc: rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. Yes, God blessed the fishes and birds. Bóg pobłogosławił ryby i ptaki. Do you think fishes and birds know they're blessed? Czy myślicie, że ptaki i ryby wiedzą o tym, że zostały pobłogosławione? No, they don't know. Nie, one nie mają pojęcia they don't na feel ten temat. One tego nie odczuwają. But do you know what feels the blessing? Ale czy wiecie, co odczuwa błogosławieństwo? What touches the power of God? Co dotyka moc Boża w organizmie ptaka? In the bird and fishes. I ryb? Genes. Geny odbierają to błogosławieństwo. God says, be fruitful and multiply. Bóg mówi: rozmnażajcie się i rozradzajcie. And this is the result of the blessing. I to jest wynikiem błogosławieństwa. If God blesses, gdy Bóg błogosławi, the living creature begin to be fruitful and multiply. Wtedy żywa istota rozmnaża się i rozradza. This is fruitful. To jest czymś, co może przynieść taki owoc w postaci rozmnażania. Multiplication is multiplication of the genes. I pojawia się to na zasadzie rozmnażania, powielania genów. Now the next blessing is coming from Genesis chapter 1:28. Kolejne błogosławieństwo zapisane zostało w pierwszym rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej i wierszu 28. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. I czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Again, be fruitful and multiply, right? Znów mamy tutaj to stwierdzenie, yes. Rozmnażajcie się i rozradzajcie. And this is second blessing. To jest drugie błogosławieństwo. And third blessing is Genesis chapter 2, verse 3. A trzecie błogosławieństwo zapisane zostało w rozdziale drugim pierwszej księgi Mojżeszowej, wierszu trzecim. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. And again the multiplication, right? I znów mowa jest tutaj o rozmnażaniu się, rozradzaniu. And the fourth one is Genesis chapter 9. Czwarte błogosławieństwo znajduje się w rozdziale 9 i wierszu 1. 9 rozdział, wiersz 1. I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego i powiedział do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Amazing. To jest zdumiewające. Amazing. Keep on multiplying, right? Rozmnażajcie się i rozradzajcie, Bóg powiedział do Noego i do jego synów. Now the first one is Genesis chapter 17, verse 16. Następne błogosławieństwo znajduje się w rozdziale 17 i wierszu 16. 17 rozdział, wiersz 16. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Okay. Next one is verse 20 of the chapter 17. Następnie 20 wiersz 17 rozdziału. Co do Ismaela, wysłuchałem cię, oto pobłogosławię mu i rozplenię go i rozmnożę go nadmiarę. Zrodzi on 12 książąt i uczynię z niego naród wielki. And next one is chapter 22, 17 wiersz 22 rozdziału. Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. And next one is chapter
trzeci wiersz 28 rozdziału, a Bóg Wszechmogący niechaj Ci błogosławi, niechaj Cię rozrodzi i rozmnoży. Look at it in Deuteronomy, chapter 6. Piąta Księga Mojżeszowa, trzeci wiersz 6 rozdziału. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby Cię dobrze powodziło. Look at this. Piąta Mojżeszowa, 7 rozdział, wiersz 13. Będzie Cię miłował, błogosławił i rozmnoży Cię. There's so many more. Jest tych błogosławieństw I'm sure that więcej. You're convinced. Jestem przekonany, że what is the przekonaliście purpose of the blessing? O tym, jaki jest cel błogosławieństwa. It is of being fruitful and multiplication. Chodzi to o rozmnażanie i rozradzanie. It is the power of God multiply the genes. To moc Boża powoduje yes. rozmnażanie się między innymi genów. Now, do you know what scientists found out? Wiecie, co odkryli naukowcy? We need this multiplication. My potrzebujemy tego rozmnażania. We need this activation of the gene. Potrzebujemy uaktywnienia tych genów. It was one Sabbath day. Miało to miejsce pewnego dnia, sabatu. I was walking, we all of us walking with that patient. Wszyscy spacerowaliśmy sobie na zewnątrz razem z pacjentami. And this patient began to say, Dr. Lee, I'm not feeling very well. I ten pacjent powiedział, doktorze Lee, nie czuję się dzisiaj zbyt dobrze. 10 minutes later he was sitting down. 10 minut później już siedział. While he was walking. Podczas tego właśnie spaceru. You know, he was sweating. I zauważyłem, że pocił się. He says, oh, I don't feel good. I powiedział, nie czuję się dobrze. I'm dizzy. Mam zawroty głowy. And he's shaking. I zauważyłem, że drżał na całym ciele. And I saw him. I gdy tak patrzyłem na niego, I was very happy. Byłem bardzo szczęśliwy. Why? Dlaczego? Because I see him having hypoglycemia. Dlatego, że zauważyłem objawy hipoglikemii, czyli niskiego poziomu cukru. His blood sugar is too low. Jego poziom cukru był teraz za niski. Why? Dlaczego? He has too much insulin. Dlatego, że miał za dużo insuliny. I said, this is hypoglycemia. Powiedziałem, to jest hipoglikemia. He said, Doctor Lee, how come you're so happy? A on powiedział, doktorze Lee, jak to się dzieje, że pan jest taki zadowolony, szczęśliwy? I said, God is blessing your insulin gene. Bóg pobłogosławił twój gen insuliny, powiedziałem mu. Your insulin gene is now awakening. Twój gen insuliny teraz jest obudzony. And I had to cut down his insulin in half. I musiałem o połowę zmniejszyć dawkę insuliny, którą przyjmował. His sugar was controlled so fine. Jego poziom cukru teraz był bardzo dobrze kontrolowany. A week later, tydzień później, he had another episode of hypoglycemia. Znów pojawił się kolejny epizod hipoglikemii. I had to cut off his insulin completely. I całkowicie musiałem odstawić jego insulinę. His all insulin gene was awakened by the God. Jego geny insuliny zostały obudzone przez Bożą moc. God blessed his insulin gene. Bóg pobłogosławił jego gen insuliny. Isn't that wonderful? Czy to nie cudowne? I think at this point we have to say amen here. Myślę, że teraz musimy powiedzieć amen. Amen. Yes. And he said, yes, there is God. I powiedział, tak, jest Bóg. God touched my sleeping insulin. To Bóg dotknął mojego śpiącego genu. But you know what? Ale wiecie co? For God to touch your genes, aby Bóg mógł dotknąć waszych genów, to cause multiplication, potrzebne jest takie rozmnożenie się. And to awaken sleeping genes, musi obudzić te śpiące geny. We must rest. I aby do tego mogło dojść, musimy odpoczywać. If you're worried about something, musimy wyzbyć się wszelkich lęków, busy, stresów związanych z jakimś pośpiechem. It cannot happen. Jeśli coś takiego będzie miało miejsce w naszym życiu, to nie dojdzie do tego. Scientists observe the cell division process. Naukowcy obserwują proces związany z podziałem komórkowym. You know what they found out? I wiecie, co odkrywają? Cells will never divide without resting. Że komórka nigdy nie może powielić się bez odpoczynku. When cell was resting, gdy komórka odpoczywa, you know what cell do? To wiecie, co czyni? Cell repairs all the damage to the genes. Wtedy komórka naprawia wszystkie uszkodzenia genów. And then begin to divide. I wtedy dopiero powiela się. You know, to repair the gene. Ale aby można było naprawić ten gen, that means reassembly of the genes. To jest równoznaczne z takim ponownym ułożeniem tych genów. It requires power of God.
I do tego potrzebna jest Boża moc. It requires a love of God. Potrzebna jest miłość Boża. So if we should rest, tak więc, jeśli będziemy odpoczywać, then our gene repairs much easily. Wtedy z łatwością te geny będą naprawiane. Then it'll begin to divide. I wtedy zaczną się rozmnażać, see, dzielić. That's why, to właśnie dlatego, when you read Ten Commandments, gdy czytacie 10 przykazań, God wants animals rest on Sabbath day too. To zauważacie, że Bóg nawet chce, aby zwierzęta odpoczywały. Cows never go to church. Krowy przecież nigdy nie chodzą do kościoła. But cows get stressed. Ale krowy mogą być poddane stresowi. And cows need more T-cells too. I one również potrzebują większej ilości limfocytów T. So to maintain cows' health. Tak więc, aby zachować stan ich zdrowia na odpowiednim poziomie, God wants cows to rest on Sabbath. Bóg chce, aby również krowy odpoczywały w dzień sabatu. So God can multiply cows' T-cells. Także wtedy Bóg może dzielić, rozmnażać limfocyty T w organizmach tych zwierząt. And also God wants cows have more babies too. Bóg również chce, aby krowy miały więcej cieląt. If you make your cows rest on Sabbath day. I dlatego musimy pozwolić krowom, aby odpoczywały w dzień sabatu. Today scientists know. Dzisiaj naukowcy wiedzą. All of the diseases are due to the gene abnormality. Że wszystkie choroby mają związek z nienormalnym funkcjonowaniem genów. Scientists are trying to find out. Naukowcy starają się odkryć, how they can repair the gene. W jaki sposób można naprawić te uszkodzone geny. But you know, God has been doing that for a long time. Ale nie wiedzą o tym, że Bóg od dawna już naprawia te geny. But repair of the damaged gene requires power of God. I żeby naprawić te uszkodzone geny, wymagana jest Boża moc. Love of God, miłość Boża. Which is a blessing of God. I błogosławieństwo Boże. You know, Bible says, wiecie, że Biblia mówi, God blessed the day, że Bóg pobłogosławił dzień. Seventh day. Siódmy dzień. You know, God did not say, God blessed the seventh day Adventist. Bóg nie pobłogosławił, nie powiedział, że błogosławi tylko adwentystów dnia siódmego. God blessed seventh day. Bóg pobłogosławił siódmy dzień. You know what it means? Wiecie, co to znaczy? God never discriminate anyone. Bóg nigdy nikogo nie dyskryminuje. God wants to bless everyone. Bóg chce pobłogosławić każdego. Everyone who comes to the seventh day. Każdy, kto przychodzi i odpoczywa tego siódmego dnia, they can receive the blessing. Może otrzymać to błogosławieństwo. This seventh day Sabbath is coming to everyone on earth. To błogosławieństwo sabatu dotyczy każdego człowieka żyjącego na ziemi. But you know what? Ale wiecie co? If you don't recognize, jeśli nie rozpoznajecie, I don't care whatever the Sabbath is. Jeśli nie rozpoznajecie tego i mówicie, nie ma dla mnie znaczenia, I'm busy. Kiedy jest ten dzień sabatu. Ja nie mam czasu, jestem zajęty. God cannot multiply the genes. To wtedy Bóg nie może powielić tych genów. We all need Sabbath day. My wszyscy potrzebujemy sabatu. This is the free and he does not want us to pay for it. To błogosławieństwo sabatu jest czymś, za co nie musimy płacić. Jest to dobrowolny This dar. This is the free gift. To jest taki dobrowolny dar. No other human being can heal your gene. Żaden człowiek nie jest w stanie uzdrowić waszych genów. It is only God can heal your gene. Tylko Bóg jest w stanie tego dokonać. Only thing we should do. A wszystko, co my możemy zrobić, is resting in his love. To odpoczynek w dzień sabatu, w jego miłości. And this is the kind of Sabbath everyone needs. I takiego właśnie sabatu potrzebuje każdy człowiek. And I tell my patients. I mówię o tym moim pacjentom. See, God wants to heal the animals too. Widzicie, Bóg chce uzdrawiać nawet zwierzęta. How much more God wants to heal you? O ile bardziej chce uzdrowić was. You don't have to be a Seventh-day Adventist. Nie musicie być adwentystami dnia siódmego. That's why God says. To dlatego Bóg powiedział. Remember the Sabbath day. Pamiętaj na dzień sabatu. You know what remembering means? Wiecie, co oznacza słowo pamiętaj? The word remember. Słowo pamiętaj. Remember. Pamiętaj. You know what remember means? Wiecie, co to oznacza? When you love one another. Gdy kochacie się nawzajem. You want to remember the day you meet.
to wtedy pamiętacie i chcecie pamiętać dzień, w którym się spotkaliście. See, all other commandments begins with the thou shall not. Wszystkie pozostałe przykazania rozpoczynają się od zwrotu nie będziesz. But this particular commandment, ale to szczególne przykazanie, God says, remember. Rozpoczyna się od słowa pamiętaj. Please don't forget. Proszę, nie zapominaj o tym. To leave your work. Zostaw swoją pracę. Come to me. Przyjdź do mnie. And rest. I odpocznij. And let me bless your genes. I pozwól, że pobłogosławię twoje geny. Let me multiply your T cells. Pozwól mi rozmnożyć twoje limfocyty T. Let me heal your genes. Pozwól mi uzdrowić twoje geny. Let me cure your cancer. I wyleczyć cię z raka. All my patients begin to have tears. Wszyscy moi pacjenci mają łzy w oczach, słuchając tego. I tell them. Gdy mówię im. God does not discriminate anyone. Bóg nikogo nie dyskryminuje. He wants to heal you. On chce cię uzdrowić. On Sabbath day. W dzień sabatu. Remember. Pamiętaj więc. Remember the Sabbath day. Pamiętaj na dzień sabatu. May God bless you on this Sabbath day. Niech Bóg was błogosławi w tym dniu sabatu. Amen. Amen. Thank you.
before we pray, zanim będziemy się modlić, chciałbym zadać wam takie krótkie pytanie. So you remember that God rested on Sabbath day? Czy pamiętacie, dlaczego Bóg odpoczął w dzień sabatu? Bible said that. Biblia mówi o tym. So how come God works now? Więc jak to się dzieje, że Bóg, pomimo tego, że czytamy, iż odpoczął w dzień sabatu, to dlaczego teraz pracuje? Why did he rest before? Dlaczego przedtem odpoczywał, a teraz działa, pracuje? In Genesis chapter 2, w Księdze Rodzaju, w rozdziale drugim, he definitely rested. Czytamy, że on odpoczął w dzień sabatu. Now he is not resting. A teraz nie odpoczywa. Why? Dlaczego? Yeah, sin came in. Tak, dlatego, że grzech pojawił się na naszej before planecie. Sin came in, przed grzechem God did not have to work so hard to repair our damaged genes. Bóg nie musiał pracować tak ciężko, aby naprawiać nasze uszkodzone geny. After the sin came in, a po tym, jak wkroczył grzech, he had to be busy on every Sabbath day. Musiał być zajęty każdego dnia sabatu. May God be busy on your genes today. Niech Bóg będzie zajęty pracą nad waszymi genami dzisiaj. Let us pray. Módlmy się. Dear loving Father, drogi miłujący Ojcze, you gave us this Sabbath day. Ty dałeś nam ten dzień sabatu. You are trying to give this Sabbath day to all the people on earth. I starasz się obdarzyć tym dniem wszystkich ludzi na całej ziemi. And you want us to give Sabbath day to our animals too. I ty chcesz, abyśmy pozwolili odpocząć w dzień sabatu również zwierzętom. Because you created them. Dlatego, że Ty stworzyłeś je. Because you love them too. I kochasz je również. Father, Ojcze. But people do not recognize it. Ale ludzie nie są w stanie tego rozpoznać. Satan changed this day. Szatan zmienił ten dzień. Oh, Father, o Ojcze. Your people need to know the significance of this day. Twój lud musi poznać znaczenie tego dnia. Not just theological basis alone. Nie jedynie jego podstawę teologiczną. You are the creator. Ty jesteś stwórcą. You created our bodies. Ty stworzyłeś nasze ciała. Our cells. Nasze komórki. Our genes. Geny. And that's why. I to dlatego. We must understand this biological significance of Sabbath. Musimy znać to biologiczne znaczenie Thank sabbatu. Thank you for blessing this day. Dziękujemy ci za błogosławieństwo związane z tym Thank dniem. Thank you. For the revealing your secret on Sabbath day. Dziękujemy ci za objawienie twoich tajemnic w dniu sabatu. O Ojcze, we like to open ourselves now. My chcemy otworzyć nasze komórki for teraz. For your love, for your blessing na twoją miłość, twoje błogosławieństwo. Please heal our genes. Prosimy, uzdrów nasze geny. Please multiply ourselves. Prosimy, rozmnóż nasze komórki. And let us see the result. I spraw, aby pojawiły się tego owoce. How wonderfully and fearfully you worked. Jak wspaniałym, cudownym Bogiem jesteś, jak wspaniale Let pracujesz. Other people see that result. Spraw, aby inni ludzie widzieli te Let us experience owoce. This Sabbath day. I spraw, byśmy mogli doświadczyć tego wszystkiego w tym świętym dniu soboty. Oh, Father, awaken us. O Ojcze, spraw, abyśmy doznali przebudzenia. So we may be able to show. Abyśmy mogli pokazać How wonderful the Sabbath day is. Jak cudownym dniem jest sabat. In Jesus' name we pray. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Amen.